Witam wszystkich zebranych. Dzisiaj będę mówić o Królestwie Bożym, o nowej ziemi. Wszyscy tęsknimy do raju, do krainy szczęścia. Rajem, krainą szczęścia jest ziemia odnowiona, ziemia oczyszczona, jest nowa ziemia. Izajasz, rozdział 65, werset 17, 18 i 19. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Na nowej ziemi będzie doskonale ukształtowana powierzchnia ziemi i doskonałe będą warunki atmosferyczne, klimatyczne. Apokalipsa 21:1. Apokalipsa, rozdział 21, werset 1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Izajasz, rozdział 30, werset 25-26. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzesi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Będzie nowa roślinność i nowy zwierzostan. Izajasz, rozdział 35, werset 1-2. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się rozraduje i zakwitnie step, niech jak złodogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Izajasz 51:3. Izajasz, rozdział 51, werset 3. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana, radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynienia i dźwięk pieśni. Izajasz 51:3. Izajasz 11, werset 6-8. Izajasz, rozdział 11, werset 6-8. I będzie wilk gościem jagnięcia, a leopard będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzią, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmij, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Na nowej ziemi będzie najwyższy poziom moralny. Izajasz, rozdział 11, werset 9. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze,
bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełnił morze. Trwać będzie wieczna atmosfera szczęścia, wesela, radości. Znikną smutki, zmartwienia. Izajasz 35, werset 10. Izajasz, rozdział 35, werset 10. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Pokój, sprawiedliwość i bezpieczeństwo będą na nowej ziemi. Izajasz, rozdział 32, werset 17-18. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach, w miejscach spokojnego odpoczynku. Z owoców pracy korzystać będą ci, którzy będą wykonywać daną pracę. Izajasz 65, werset 22-24. Izajasz, rozdział 65, 22-24. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. I zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham. Na nowej ziemi będzie doskonała zdrowotność i nieśmiertelność, nie będzie niepełnosprawnych, wszyscy będą cieszyć się doskonałym zdrowiem. Izajasz 35, werset 5-6. Izajasz, rozdział 35, werset 5-6. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Izajasz, rozdział 33, werset 24. I żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Apokalipsa, rozdział 21, werset 4. I oczy wszelką ze zoczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nie będzie wojen, będzie panować spokój, pokój i przyjaźń między narodami. Izajasz 2, 4. Izajasz, rozdział 2, werset 4. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów i przekują swoje miecze na nemierze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. Izajasz 33, 19. Izajasz, rozdział 33, werset 19. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełgoczącego, niezrozumiałym językiem. Mieszkańcy nowej ziemi będą mieć doskonałe charaktery. Ubodzy w duchu, cisi, pokój czyniący, czystego serca, nie oczerniający innych, nie pożyczający pieniędzy na lichwę. Mateusz,
rozdział 5, werset 3 do 4. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Mateusz, rozdział 5, werset 8-10. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Psalm 15, werset 1-5. Psalm Dawidowi. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. I kto nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego? I kto nie będzie mieszkał na nowej ziemi? Apokalipsa 22:21-27. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wrzeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani księdze baranka żywota. 1 Koryntian, rozdział 6, werset 9-10. 1 Koryntian, rozdział 6, werset 9-10. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ale wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Galacjan 5, rozdział 5, werset 19-21. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwa, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nasze ciała są uwielbione. Nasze ciała będą podobne w Królestwie Bożym do ciała Chrystusa. Filipian 3, rozdział 3, werset 20-21. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. 1 Jana, rozdział 3, werset 2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy.
lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Będziemy usilnie dążyć do poznania Pana Boga naszego, z którym będziemy wiecznie mieszkać na nowej ziemi. Ozeasz, rozdział 6, werset 3. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Na nowej ziemi będziemy budować domy, będziemy zajmować się rolnictwem, sadownictwem, warzywnictwem i Pan Jezus pozwoli nam usiąść na swoim tronie. Izajasz 65, 21, 22. Izajasz, rozdział 65, werset 21, 22. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonu. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać ich wybrani. Apokalipsa 3, werset 12 i 21. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Wspaniałość nowej ziemi przewyższa najśmielsze oczekiwania ludzkie. 1 Koryntian, rozdział 2, werset 9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ewangelia i prawo to droga do Królestwa Bożego, to droga do nowej ziemi. Jana, rozdział 14, werset 6. Jana, rozdział 14, werset 6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jana, rozdział 10, werset 7. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Apokalipsa 22, werset 14, Biblia Gdańska. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Postępujmy za Jezusem i z miłości przestrzegajmy dekalog Boży, 10 Bożych przykazań, a na pewno będziemy mieszkać na nowej ziemi, dostaniemy się do Królestwa Niebieskiego. Módlmy się. Boże kochany, proszę Cię, abyśmy my, nasze rodziny i cała ludzkość dostała się do Królestwa Bożego i mieszkała na nowej ziemi. Proszę Cię przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Apokalipsa 22, werset 20. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Dziękuję.